Dzisiaj zagramy w kilka nowych wersji gry Stumble Guys i zobaczymy, czy którakolwiek z nich jest lepsza od oryginału. Dodatkowo w dzisiejszej rozgrywce będzie towarzyszył mi challenge. W każdej nowej, podrobionej wersji Stumble Guys muszę zdobyć jedną koronkę. Jeżeli mi się to nie uda, no to niestety czeka mnie kara. Ale za to udało się tym 5 osobom zgarnąć kozackie koszulki z joystickiem. W poprzednim odcinku Joystick organizował taki konkursik. Wszystkie osoby, które mają aktywny kod Farel w sklepie Stumble Guys, brały udział w losowaniu na koszulki. Napiszcie do mnie na maila, maila macie w opisie, a ja wam podeślę kodzik, za który wygenerujecie sobie taką koszulkę na mojej stronie pixyshop.pl. Dzisiaj też przygotowałem dla was konkurs i uwaga, to nie byle jaki konkurs, ponieważ dwie osoby zgarniają po 1600 gemów. Jeżeli chciałbyś wziąć udział w konkursie na darmowe gemy, odpal grę Stumble Guys, kliknij sklep, a na samym końcu sklepu wpisz kod Farel. Jeżeli już to zrobiłeś, to napisz jeszcze w komentarzu swój nick gry Stumble Guys, a wyniki ogłoszę w następnym odcinku. Pierwszą podróbką jest Rumble Guys Party Royale. Zagrajmy i sprawdźmy. Okej, okay, jest ekran wczytywania. Aha! Jaka postać! Czy wy to widzicie? I to się w dodatku jeszcze lekko laguje. Tu mamy ranking, aha. Jasio ma drugie miejsce, nie wytrzymam. Inwentory. Co? Możemy zmieniać kolory. Możemy jakieś pięści dodawać, kaktusowate. Co jest? Okej, okay, okularki. Patrzcie, jakie oczy można mieć śmieszne. A, tu mam kamerę. Spoko, nic nie tracicie. Tutaj nic nie ma ciekawego w tej gierce. Sprawdźmy sobie sklep. Wow, 304 złote. Albo za 300 monet można takie zęby sobie kupić. Kupmy. A, nie mam kasy. To pięknie. Więc zostajemy przy podstawowej wersji postaci. Let's go, matchmaking. 1 na 32 osoby. Jestem ciekawy, czy w ogóle ktoś do mnie dołączy. 2! 3! Ludzie w to grają! Dobra! Chyba resztę dołożyło botów. O kurczę, spójrzcie na tę mapę, to jest przez 1 do 1. O! To było z tego filmu Squid Game. Tylko, że był tam misiek. Okej! Okay. Dobiegnij na koniec! Przecież to jest 1 do 1 prawie, że mapa ze Stumble Guys. O Boże, już się boję. 2, 1. Let's go! A ja z przodu jestem, myślałem, że jestem tym różowym. Hop! Jakie dźwięki! Ha! Dobra, hop! Przypominam, że muszę wygrać mecz, zdobyć koronkę, żeby nie mieć kary. Okej, okay, otwieraj tego gate'a. Hop, dobra. Hop! Przecież tutaj można przejść i nic cię nie uderzy, bo była szpara taka. XD, dobra, mogę kamerą ruszać? Mogę. Okej, okay, chłop tutaj się cofnął, dobra. Wow, wow, co? Przecież jeszcze daleko było! Ej, to jest porąbane, czy wy to widzicie? Jaka muzyczka w ogóle w tle? No, halo! No nie! OMG. Co ja robię ze swoim życiem? W co ja gram? Dobra, gościu, możesz się ogarnąć? A nie przejdę tego. To są kryształowe kule z Dragon Balla, moi drodzy. No patrzcie, co się dzieje! Kiedy mnie to uderzyło? To jest żart jakiś! Nie, nie wytrzymam zaraz. No. Jak oni to przebiegają? No nie mogę, kamera mi się zbugowała. Patrzcie, dostałem znowu. Dobra, biegnę tędy. Jak te wszystkie boty. Przecież to było takie proste i oczywiste, że można było od razu tędy biec. Dobra, nie mam pytań. Ej, nie zakwalifikuję się, nawet mnie nie denerwujcie. Muszę. Aaaa! 11 na 16! Nie, nie zakwalifikuję się. Nie wytrzymam. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie poradziłem sobie z tą gierką. Czas wykonać karę. Najgorzej. Pierwsza kara, elektryczna opaska o mocy 40 koni mechanicznych. Założę ją na nogę. Pyk, mocno zaciśnięte. Jedziesz, szaku, pokażesz 4 dychy. Zostaw ci łapkę w górę, bo się stresuje, nie? 3, 2, 1, łapka! Jeszcze raz, patrz! O, stary! Boli? Na miejscu idealnie, aż cały mięsień pulsował. Dobra, ja już nie chcę przegrywać w te głupie gierki. Lecimy z kolejną podróbką. Kolejną podróbką jest Ultimate Run Guys Fall 3D. Brzmi nieźle, sprawdźmy to. Aha. Coś mi się wydaje, że będzie masa reklam w tej gierce. O, o wilku mowa. O, większej nie było? Okej, okay. Mamy chłopa. I to mega śmiesznego. Na samym środku. Wow, obejrzę reklamę, aby zdobyć 250 golda. Nie chcę. Okej, okay, coś kliknąłem. Wyszedłem z gry. I znowu reklamy. Dobra, jest sklep. Za 4 euro można kupić skrzynię z goldem, a za 2,90 jakąś... A, usunięcie reklam. To nieźle. Nie będziemy usuwać reklam. Gramy z reklamami. No co jest? Widzowie. Nie grajcie w te gry, nie pobierajcie tego. Od razu wam mówię, jeżeli nie chcecie dostać na głowę od reklam, to nie pobierajcie tego. O, stary, czy wy to widzicie, gdzie ja jestem? A tutaj, w kapeluszu! Ha! Czuję się, jakbym był w cyrku, zobaczcie, małpy i cyrk!
Jakie animacje wybuchu, bo nie wytrzymam. Spadłem. Aha, ale shit. Spadłem. Ta postać nie podskakuje. Patrzcie, co się dzieje. Ja chyba będę musiał tylko chodzić, wiecie? A, tego się nie da przepchać. Fajnie. Bardzo fajnie. Chłop się zapadł prawie pod ziemię. Dobra, dawaj, bo ja nie mam czasu, stary. Ja speedrunuję tą gierkę. Co mnie tak daleko cofnęło? Przecież to jest nie do przejścia teraz. Nie gadajcie, że będę miał ostatnie miejsce. Młotek mnie zgniótł, widzieliście to znowu? No jak ja się teraz podnieść? Zbugowałem się! Dobra. A, te chłopy są zbugowane i patrzą w klocek. Nie mam pytań. Dobra, jeszcze jest szansa. Trzy sloty zostały, żeby to przejść. Jaki cirkus, ta muzyka mnie dobija. Dlaczego ja nie zgasiłem? Wow! 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 Dobrze, lecę! Hop! Hop! Patrz! Będę! 14 na mecie! Chłop stoi przed metą! Round over! Pierwszy raz mi się udało przejść taką dziwną gierkę. Wow, wow. Nie wiem, co powiedzieć. Powiem wam tak, gorszej gry nie widziałem jeszcze, nie? Nie grajcie w to. Ja sam sobie zmiażdżę tym psychikę. Wy tego sobie nie róbcie. Okej, to mogę zgasić? Okej, zgasiłem. I co? Co tu się robi? Bo tu mogę tylko poskakiwać? Ej, nie mogę skręcać, patrzcie. Nie mogę nic robić. Tylko biegnie moja postać. Co jest? Ja mogę tylko skakać? Patrz, przeskoczyłem, ale jaja. Ha! Dobra, dobra, udało. Dopiero mi się odlagowała postać. Tak cały czas musiałem biec do przodu tylko. Może to był jakiś taki lifehack? Jak przejść tą grę? Biegnij do przodu i tylko poskakuj. Dobra. Dobra, jestem dobry. Czyżby obyło się bez kary? Czy będzie pierwsza dziwna gierka, którą przejdę i zdobędę koronkę? Jestem. Wyrolowałem wszystkich, odstawiłem ich jak szef, zobaczcie. Pierwszy na pięciu, niesamowite. Emocje jak na grzybach. Jesteśmy w wielkim finale, grande finale przed Farelem. Jeżeli tego nie złamię, to nie będzie kary. Ja jestem szefem w czapce kowboja. Oni mają takie zwykłe czapeczki z daszkiem. Leszczyki. Ej, ale to jest śmieszna gierka, naprawdę, bo zobaczcie. Ja tędy biegam i ich wszystkich wykiwam. Ja pierdziele, kto te mapy budował? Jakiś student na pierwszym roku programowania. XD. Albo jakiś dzieciak z przedszkola, gdzie już jest programowanie, bo tak to wygląda. Jeżeli ktoś kiedykolwiek kupił w tej grze cokolwiek, oprócz oglądania reklam, to zastanów się nad sobą i nad swoim istnieniem, nie? Bo to jest za mocne. Okej. Okay. Schody jakieś niewymiarowe były. Jest! Będzie finał! Wow! Mamy to! Obyło się bez kary. Aha, poczekajmy, bo teraz czas na reklamy. I co? Mam 300 golda. Zaszalejmy. A, bo tu można skiny sobie ubrać. Zobaczcie, jest panda za 4,5 koła, ale piękna. Gaśmy tą grę, lecimy dalej. Kolejna dramatyczna podróba to Star Guys Fall Together. Ciekawe, co to jest. Wow. Premium members subscribe now. Nie, dzięki. Wow, ten interfejs jest naprawdę spoko. New season. I to jestem niby ja? Taki mały dinozaur? Co de? Farel. A jak? Są trofea. Ludzie w to grają. Po 6000 pucharków mają. Co jest? Zobaczmy sklep. A nie chcę. Nie chcę oglądać reklam. To wszystko jest oparte na reklamach. Dzień pierwszy, 100 golda. Zobaczmy, co jest za ukończenie Battle Passa. Wow, przecież wygląda jak w Stumble Guys i w Brawl Stars. Okej. Okay. Jakiś skin za 15,90. Nie. Dziękuję. Gramy. Okej, okay, zaczynamy z gierką. I co jest? Czemu moja postać nie chodzi? O kurczę, nie gadajcie, że będą się tak chodzić. Nie no, to jest dramat jakiś. Czekajta, bo mam niezbindowaną tą postać. Dobra, tak będziemy grali. Damy radę. Ważne, że skakanie działa. Tem. Hop. Okej. To jest mapa normalnie rodem z Fall Guys. Hop. No nie! Głupi dinozaur! A, dobra. Tak będziemy sterowali, okej. Hop. I jaka muzyczka. Od tego można dostać na głowę. Ostatni gate prawdopodobnie. To który? Aha. Leć na dół szybko!
Nie ma podwójnego skoku, nie ma wślizgu, wiecie? Jest tylko jeden skok. Jestem najsłodszym dinozaurem na świecie. I dobiegam 10. Wykwalifikowany jestem! Jak kończycie poziom w tej grze, jesteście wykwalifikowanymi graczami, rozumiecie to? Moja ranga 10. OMG. Jak ja mam wygrać to grając myszką na joysticku na czymś takim? Okej. Okay. Biegnij, biegnij, biegnij maleńki, biegnij, 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 biegnij. Aaaa! Biegaj! Dobra. Na dół, biegnij, 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 stary. Nie świruj. Musimy to przejść, bo ja nie chcę kary. Dawaj tu. Okej, okay. My nie skaczemy. My biegamy, dobra, jednak trzeba skakać. Hop, hop. Dobra. No. Ja pier... Ciu. Dobra. Przy krawędzi. Przy krawędzi. Nie spada znowu. Gamoniu. Zakwalifikuj się, błagam. Jest, wykwalifikowało mnie. Jest taniec radości. Łapkę zostawcie. Jestem wykwalifikowanym graczem, nie? Kto wymyśla takie gry? Ale co jest najśmieszniejsze, że jeżeli chcecie zagrać jakąś gierkę, nie? To musicie obejrzeć reklamę w kolejną rundę. Czujecie to? Jaki to już jest szczyt chamstwa? No jestem ciekawy, czy tamci, załóżmy, jak sobie obejrzeli całą mapę, to co? Znaczy całą reklamę, to się spóźnią, czy się nie spóźnią? Dobra. Skupmy się, bo jestem wykwalifikowany tutaj, teraz. Okej? Okej? Nie, dinozaur, biegnij! Dobra, to jest tak idiotyczna gra, że koniec. Dobra, otwieraj się, gate. Ja pierdziu. Przecież to jest taka sama mapa, co tam? Czy oni po prostu mają jakąś, nie wiem, listę map zbudowanych już gdzieś na jakiejś stronie i kupują sobie to, wrzucają i to działa i robią na tym pęgę? O co tu chodzi? Też bym zrobił taką gierkę głupią. Tylko by piesek biegał, joystick by tu biegał. O! Nie! Ja pierdzielę, czy wy to czujecie? I co? Tutaj są cztery mapy? No biegnij, no co ty robisz, kasztanie? Patrz, wystarczyło przebiec, XD. Dobra, jestem... 9 na 10! Skończone! Tu nikt nie wygrywa! Twoja ranga 9. Czas na karę. Czas na kolejną karę, Szaku wymyślił, no. No co, jajko na głowę. Szkoda takiej ładnej koszulki z joystickiem. Widzowie, łapka w górę. Lecimy z kolejną podróbką. Kolejną podróbką jest Epic Fall Multiplayer Run Fu. Miało być chyba fun. Nie wiem, zagrajmy w to coś. Aha, tu się gra w pionie. No to ciekawie się zapowiada. Co my tutaj mamy? Możemy obrócić. Aha, wibracje. Gemy można kupić. Skiny są do papryczki. Okej, niesamowite. Gramy. I tak sobie będziemy śmigać. Okej. I co? Musimy dobiec. Musimy uważać na tasaki, bo można dostać. O, tam już jedna papryczka wyeliminowana. Ja się ścigam z awokado i z zielonym bananem ja się ścigam. Czy wy to widzicie? Muszę uważać na to, na tosty, kawę, tłuczki, solniczki, tostery, rowery, bajery, szmery. Co to jest za gra? Ja się pytam. Kto w to gra? Naprawdę to nie ma dźwięku? To tylko tyle? Nie chcę. No thanks. Wow. Kiełbasę mu widać. Ja dziękuję. Lecimy dalej. Oceń. 1. Kolejny mecz przydaję, moi drodzy. Lecę. Uważajcie na kręcący się nóż. Teraz się ścigam z jajkiem. Jajko na prowadzeniu. Mleko na drugim miejscu. Trzecie miejsce kremówka. Papieska. No i co? Nie dobiegnę. Ale jest przypał. Jest przypał totalny, bo mnie paruwa wyprzedziła. Uciekaj, paruwa. Nie! Okej. Jeszcze się zakwalifikowałem, czyli póki co jestem w grze. Nie będzie kary jeszcze. Dobra, teraz widzę całą paruwę. No prawie, z parasolem paruwa. XD. Dobra, teraz coraz więcej jest graczy. Czy wy to widzicie? O kurczę, mostek. Muszę biec po mostku. Tak jest. Muszę uważać. Pek, tłuczek. Ale by mnie wypchała! Goni mnie habanero! Czy wy to widzicie? Ale mnie podcięło. No patrz! Dobra, skup się, Farol, skup. Dobra, tu przez salami, tędy. Cyk, mostkiem, ładnie. No i znowu zielony banan na pierwszym miejscu, nie wytrzymam. Tak być nie może, musimy się wziąć w garść. No i mamy odblokowaną całą parówę. My mamy nowego skina, parówczak. W ogóle, patrzcie na to, to był nickname. Code Farol. Enter. Play, na 31 graczy teraz lecimy. Skąd tu tyle postaci? Patrzcie, jest kiełbasa.
Śląska, Podwawelska, Podwędzana, Maślanka, Mrągowska. Co tu się dzieje? Kurde, no... O. Jestem najgorszy w tą grę. Uwierzcie mi, że jestem najgorszy. No przejedź, piła. Patrzcie, jestem ostatni. Muszę jajco chociaż dogonić, bo to są jaja. Że jaja mnie wyprzedza, to są jaja po prostu. Wałek? A! Patrz, chłop mnie zwalcował. Jak to przejść tak, żeby nie zostać zwalcowanym? Okej, okay, w ten sposób. Okej, okay, wiem, widzę. Patrz, z bananem się ścigam. Banan wypadł. Dobra, ale... Zielona papryczka mi wyprzedziła. 12 na 31. I co teraz? Chyba wielki finał, piąty mecz. Teraz muszę wygrać, bo jak przegram, to kara. Lecimy! Dobra, minąłem nóż! Jeszcze tylko te piły minąć w lewo. Tak! Kremówka, wypad! Kremówka mnie goni. Op. Dostanę z łyżki. Dostałem, wiedziałem. Nie. No i patrzcie, kremuwa! Kremuwa mnie wyprzedziła znowu! Jakim cudem... Jak to jest możliwe, że oni przebiegają? Tu się nie da zatrzymać przecież, cały czas postać biegnie. A nie można. XD. Nie wiedziałem. Myślałem, że cały czas coś biegnie. Dobra, jestem! Piąty na mecie. Dobra, bez kary to się nie ominie. Czas na ostatnią karę, moi kochani. Kok z drabinki na dechę, nie? Na dechę. Do zimnego basenu, jest godzina 11. Woda jeszcze nie jest nagrzana u góry. Lodówka straszna. I to jest znowu głupi pomysł Szaka. Tak samo jak głupim pomysłem był zapuszczenie mojego wąsa przez tego też osobnika. Ej, ale nie gadaj, tak by ci się podoba. Powiedz szczerze, no nie jest fajnie mieć wąsa? Byłoby spoko, gdybym tutaj miał jeszcze wąsa, ale tutaj nie mam, rozumiecie? Tu nie ma wąsa. Ej, mi się podoba. Taki hiszpański wąs. Wąski, no. Ale moi kochani, zostało już tylko 4 dni do zgolenia wąsa, więc mega się jaram. Miesiąc minie, szybko. Ja bym to przedłużył za szybko. Nie. On jeszcze musi bardziej urosnąć. Nie, zobaczymy może na zimę, teraz już mi się nie chce, bo wiecie, jest lato, kurz na wąsa osiada, ja jestem alergikiem, kicham. Dobra, zostawcie łapkę w górę lepiej, suba na kanale, jak jesteście nowi, no i pamiętajcie, żeby brać udział w konkursie na 2x1600 gemów w Stumble Guys. Wchodzicie do gry, odpalacie na telefonie Stumble Guys, wchodzicie na sam koniec sklepu i wpisujecie kod Farel, a ja walę na miała. 3, 2, 1. Ja... Ale zimno! Nie róbcie tego w domu. Ale wyglądasz jak dybeściak. Dzięki. Baby shark.